Czy to właśnie ten piłkarz, ten zawodnik zastąpi Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium w momencie, kiedy Robert Lewandowski by odszedł z Bayernu do tej słynnej, legendarnej Barcelony? No właśnie, co to za piłkarz, co to za zawodnik? Zaraz odsłonię kulisy. Młody, perspektywiczny zawodnik. Czy on się w ogóle by sprawdził? Czy Bayern Monachium jest w stanie kupić tego zawodnika? Wiadomo, że już zainteresowanie tym zawodnikiem wykazała Borussia Dortmund jest zainteresowana pozyskaniem tego piłkarza. No on się sprawdził chociażby tutaj w meczu z Lechem Poznań, tak, w ramach europejskich rozgrywek. No właśnie, co to jest za piłkarz, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknę grze w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat zawodnika, który miałby zastąpić Roberta Lewandowskiego, jeśli chodzi o Bayern Monachium, jest to Darwin Nunes. Ten właśnie oto piłkarz. Zaraz Wam go przybliżę. Kapitalny zawodnik piłkarz. Ja muszę powiedzieć, że mam tak naprawdę dziwny stosunek do tego piłkarza, jak nie wiem, bo z jednej strony go lubię, a z drugiej strony go nie lubię. Nie wiem, co po prostu jest z tym piłkarzem. Z jednej strony jest to kapitalny, fenomenalny zawodnik. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że to po prostu może być problematyczny zawodnik, że on może stwarzać później problemy, no nie powiem wychowawcze, bez przesady, tak, ale po prostu problemy później jako piłkarz w grze tutaj, właśnie w klubie. Natomiast tak, Darwin Nunesz jest to zawodnik Benfiki tutaj Lizbona, z którym ostatnio, z którym praktycznie ostatnio tutaj grał którym praktycznie ostatnio grał Lech Poznań, czy to mamy tutaj też informacje na temat tego, tak zobaczymy sobie tutaj na Wikipedii jest ta informacja, czy nie ma tej informacji, że właśnie w starciu z Lechem Poznań jest w drużynie 15 września meczu z Pełkiem, pierwszego gola zdobył 22 października meczu Ligi Europy z Lechem Poznań w tym samym spotkaniu strzelił Hatrika, więc no akurat <grytanie> drużyna z Polski z Poznania, no dla niego na pewno będzie tutaj szczęśliwa bo naszczał tutaj mnóstwo bramek Natomiast tak, Darwin Nunes, ile on jest warty dzisiaj, jeśli chodzi o Benficę, do, do kiedy ma kontrakt, czy rzeczywiście może trafić do Bayernu Monachium? Bo tak, on jest brany pod uwagę tylko w momencie, kiedy Robert Lewandowski by opuścił Bayern Monachium. Wiadomo, że Bayern Monachium wtedy musi pozyskać nowego napastnika, snajpera. Lista piłkarzy, których może pozyskać tutaj Bayern Monachium, no jest bardzo mała, bardzo krótka. tak? No nie ma tych zawodników zbyt dużo dzisiaj to jest bardzo po prostu mało tych piłkarzy więc rzeczywiście on jest bardzo wysoko w tych notesach agentów piłkarskich, zresztą Borussia Dortmund już wykazała zainteresowanie publicznie głośno o tym, że pozyskałaby tutaj Nuneza do siebie, tak no Borussia Dortmund wiadomo, że jest zainteresowana, skoro zaraz będą sprzedawać tutaj Halanda za 75 milionów euro to mogą wyłożyć piłkarze, ten zawodnik według Transfer Market miałby kosztować od 40 do 50 milionów euro tak, 40 milionów euro według Transfermarkt Nie wiadomo, jaką ma klauzulę odstępnego, ale no wydaje mi się, że on by do by był po prostu. Na pewno to jest młody, obiecujący piłkarz. Ciekawa sprawa, bo no Benfica jest od 2020 roku i ma kontakt do 2025 roku. Więc tutaj, czy rzeczywiście on zostanie wyciągnięty z tej Benfiki Jeżeli tak, to zdecydowanie za większe pieniądze. Wydaje mi się, że 40-50 milionów euro to jest za mało, jeśli chodzi o tego piłkarza. Natomiast mamy tu informację, Darwin Nunes rozpoczyna swoją karierę w lokalnych klubach w Artigas. W 2017 roku trafił do seniorskiej drużyny Panareol. W 2019 roku przeniósł się do hiszpańskiej UD Almerii. W klubie spędził jeden sezon występując w ponad 30 meczach i strzelając ponad 18, 16 bramek. 4 września 2020 roku został piłkarzem Befiki w drużynie zadebiutował 15 września w meczu z paokiem. No i tam dalsza informacja na temat tego właśnie Lecha. Nunesz występował w reprezentacji Uryk Woju U20, U22 w seniorskiej drużynie zadebiutował 15 października 2019 roku w towarzyskim starciu z Peru. W tym samym meczu zdobył swoją pierwszą bramkę. No to jest młody piłkarz, tak? No bo on ma tam raptem 22 lata więc tutaj na pewno po prostu potencjał tego zawodnika jest jeszcze spory na pewno on ma taką zaciekłość, tak? on ma na pewno po prostu tutaj nieprawdopodobny głód zdobywania golek, goli i bramek nie wiem, czy nie, będzie, nie będą po prostu z nim jakieś problemy, takie, właśnie, obyczajowe, jeżeli trafi do jakiegoś topowego klubu. No ale dzisiaj jednak te kluby to robią wszystko, żeby tylko, tak, pozyskać najlepszych snajperów, jeżeli to jest możliwe. Na pewno prędzej czy później opuści Benfikę. tak? Pytanie, kto tak naprawdę po niego sięgnie, jaki klub? Tak, jeśli chodzi właśnie o tutaj tego zawodnika. Czy on by się nadał do Bayernu Monachium? W jakim stopniu tak, ale wydaje mi się, że on by z Bayernem Monachium nie, nie związał się na dłuższy czas. tak? Czy w ogóle dla mnie to jest błędem, że ba gdyby Bayern Monachium nie przedłużył kontraktu z Robertem Lewandowskim na warunkach Roberta Lewandowskiego? Bo Bayern na pewno chce z nim przedłużyć tylko na warunkach Bayernu, tak? Pewnie na rok, a Robert Lewandowski chce na 3 lata i też odpowiednia pensja. Natomiast Darwin Nunes, on by przyszedł do Bayernu Monachium, Bayern Monachium by za niego zapłacił spore pieniądze, co nie ma raczej w, w, w zwyczaju ale tam też nie zarabiałby od razu dużych pieniędzy. A wydaje mi się, że Nunesz jednak jest, no niestety, pazerny, pazerito na kasę, jak to się mówi. I wydaje mi się, że on jak zmienił tutaj Benficę, to jednak to będzie jakiś topowy klub, typu na przykład klub angielski, gdzie będzie mógł zarabiać naprawdę spore pieniądze. Nie wydaje mi się, żeby tutaj poszedł do Bayernu, Bayern nie zarobi dobre pieniądze, ale dopiero po prostu jeśli chodzi o wysługę lat, po jakimś czasie, po roku, po dwóch latach będzie miał podwyżkę, skoro inni zawodnicy, którzy występują w Bayernie, Monachium, tak, przez wiele lat muszą występować i liczyć na to, że zarobią po prostu w następnych latach większe pieniądze, to wątpię, żeby po prostu poszedł do Bayernu i Bayern mu nagle zaproponował kontrakt, tak, tutaj, Wspaniały kontrakt finansowy. Taki kontrakt mogą zapewnić kluby, na przykład angielskie, typu właśnie tam Manchester United. O moim zdaniem to też jest na przykład ciekawy kierunek, że mógłby trafić do Manchester United albo innego klubu, właśnie w Anglii, czy Arsenal London, tak? czy po prostu Chelsea London i tak dalej. No więc Darwin Unesz niewątpliwie brany jest pod uwagę jako ten, który mógłby zastąpić Roberta Lewandowskiego. On teraz ma naprawdę bardzo dobre statystyki, wykręca dobre liczby. Aczkolwiek poprzedniego sezon nie był tak dobry, nie był tak ciekawy, więc też nie ma co się po prostu nim aż tak egzaltować. Tak? Ten sezon naprawdę ma dobry, dobre wykręca liczby, śruby, śruby tak? Wykręca dobre liczby. Statystyki, Poprzez, poprzedni sezon nie miał taki dobry, no ale wiadomo, jak to jest w przypadku piłki nożnej, tak jak, jak, jak się po prostu pokaże jakikolwiek snajper ee, tak, który tam chociaż rokuje, to zaraz wszyscy są zainteresowani, bo tak mało tych zawodników jest. Natomiast on wątpię, żeby był gwarantem tego, że miałby po prostu dostarczać ileś tam bramek w sezonie. Chyba że rzeczywiście byłaby taka opcja, że Darwin Nunes poszedłby do Borusi Dortmund, a następnie z Borusi przyniósł się do Bayernu Monachium. To tak, tak? gdyby na przykład nabawaczy no, obserwowali sobie tego zawodnika, e, pograłby na przykład z dwa czy trzy sezony w Borusi, systematycznie by zdobywał tam bramki, asystował, miałby występy, nie stwarzałby też problemów wychowawczych, że tak powiem delikatnie ujmując to rzeczywiście wtedy po prostu y, mogły przejść do Bayernu, tak, natomiast wydaje mi się, że on w ogóle, y, może do Borussii przyszedł na krótko, ale w ogóle po prostu na jego kierunek to jest albo Liga Hiszpańska, albo Liga po prostu Angielska, tak, ja mam po prostu przeczucie, że tutaj Bundeslidze on by się tam, y, no, byłoby dla niego praktycznie ciasno, tak, jeśli chodzi o Borusy, ok. natomiast jeśli chodzi o y, jeśli chodzi po prostu o y, y, tej re, europejskiej rozgrywki, no to mógłby się zaprezentować z dobrej strony Jestem ciekawowy na ten temat, sądzicie. Czy w ogóle widzielibyście tego zawodnika w barwach tutaj Bayernu Monachium To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam.